Siema, tu Wahacz. Peugeot 2008 to jeden z najlepiej sprzedających się modeli tego producenta, więc przy okazji liftingu nie miał on łatwego zadania, ponieważ z jednej strony wypadałoby coś poprawić, ale z drugiej też wypadałoby niczego nie zepsuć. Sprawdźmy, jak Francuzom to odświeżenie wyszło. Na początek jednak wspomnę, że do jazdy dostałem egzemplarz w najbogatszej, tylko spalinowej konfiguracji, to znaczy w wersji GT, a także z benzyną 1.2 PureTech 130 koni i automatem. Podkreślenie spalinowości jest nieprzypadkowe, bo obecnie z 2008 zniknął diesel 130 koni, a pojawiła się hybryda 136 koni mechanicznych, która jest od silnika z testówki droższa. Zupełnie inny finansowy świat reprezentuje za to elektryczne wcielenie E2008, które jako jedyne w przypadku tego modelu może przebić cenę 200 tysięcy złotych. W elektrykach też lifting wprowadził nowość, bo mamy teraz mocniejszy wariant 156 koni, który uzupełnił dotychczasowy 136-konny. Lifting ingerował również w wygląd zewnętrzny samochodu. Ogólna bryła 2008 pozostała po staremu, tak samo jak powiedzmy uśmiechnięty przedni pas, ale każdy element został w nim przeprojektowany, z lampami bardziej zintegrowanymi z grillem, czy przede wszystkim obecnymi zawsze w standardzie potrójnymi paskami do jazdy dziennej, dzięki czemu, pomimo braku jakichś ogromnych zmian, czuje się świeżość tej stylistyki. Z tyłu modyfikacje są symboliczne, bo pojawił się tylko inny wzór świateł. Wersja GT wprowadza lepsze wyposażenie, ale w przypadku dodatków stylistycznych może rozczarować, bo z poważniejszych rzeczy dochodzi w niej tylko czarny dach. 17-calowe felgi, wzorek na trapie chłodnicy czy zderzaki są takie same jak w środkowej odmianie Allure, a można by się spodziewać czegoś więcej. We wnętrzu 2008 lifting nie przyniósł zmian stylistycznych, mamy zastosowaną filozofię iCockpit, która sprawia wrażenie trochę bardziej chaotycznie zaprojektowanej w okolicach konsoli centralnej niż w większych Peugeotach, ale nie zmienia to faktu, że całość wciąż mi się podoba i wciąż wygląda naprawdę oryginalnie. GT we wnętrzu wprowadza żółte szwy na kierownicy, także akcenty w tym kolorze znaleźć można na fotelach, co wygląda ładnie. Mamy też tutaj trochę inny niż w bazowych odmianach kształt boczków. Fotele jednak oferują standardową, peugeotową miękkość, czyli całkiem sporą. Wyprofilowanie jest niezłe, ale nie za wyraźne jak na auto tego typu i generalnie są to konstrukcje moim zdaniem bardzo udane i wygodne. iCockpit, o którym mówiłem, oznacza, poza specyficznymi kształtami deski rozdzielczej, również obecność niewielkiej kierownicy, a także zegarów widocznych nad nią. Odbiór tego rozwiązania wyraźnie zależy od tego, czy ktoś znajdzie przy takim układzie odpowiednią dla siebie pozycję, czy też nie. To znaczy taką, aby widzieć zegary i mieć jeszcze miejsce na ruchy rąk pod kierownicą, bo siłą rzeczy tutaj margines jest mniejszy niż w tradycyjnych rozwiązaniach. 2008 jest moim zdaniem gorzej zaprojektowana niż inne Peugeoty pod tym kątem, bo w nich nie mam problemów z ustawianiem wszystkiego, a w testowanym modelu, aby widzieć zegary, musiałem mieć bardzo mały dystans kierownicy od nóg, co przy niektórych manewrach dokuczało. Zatem myśląc o testowanym modelu, warto szczególnie zwrócić na to uwagę. Generalnie jednak bardzo doceniam iCockpit, bo obsługa tak małej kierownicy jest po prostu znacznie przyjemniejsza niż większych i później po przesiadce do powiedzmy zwykłego auta sprawia ten element w nim wrażenie topornego. Tym bardziej, że w 2008 kierownica ma naprawdę ładny kształt. Niestety nie zyskała ona przeprojektowanego zestawu przycisków, tak jak w zupełnie nowych modelach Peugeota, to oznacza, że zmiana głośności oraz piosenek jest po dwóch stronach, pod dwoma kciukami, jeszcze niesymetrycznie, tutaj modyfikuje się widoki na zegarach, tutaj mam jeszcze obsługę telefonu, joystick pod kierownicą służy do obsługi tempomatu, jego budowa jest ok, no ale nie jest on widoczny tak docelowo, więc trzeba nauczyć się co wcisnąć i co obrócić, żeby uzyskać pożądany efekt. Sterowanie komputerem podróżnym, jego reset to prawa manetka, więc jest to wszystko tutaj rozstrzelone. Nie jest to też oczywiście żaden dramat, no ale fakt zostaje, że dałoby się to rozwiązać lepiej, czego dowodem jest sam Peugeot i jego najnowsze modele. Na w pełni elektronicznych zegarach w wersji GT dostaje się efekt 3D, ta dodatkowa warstwa tutaj za niego odpowiada. Gdy się patrzy nie pod kątem i też gołym okiem, to nie widać jej za bardzo, znaczy czasami widać, ale nie jest to zdecydowanie coś, na co zwraca się uwagę, a za to zwraca się uwagę na ten efekt trójwymiarowy, ponieważ niektóre wskazania wydają się być nad innymi i jest to naprawdę fajne rozwiązanie, w żaden sposób nie poprawiające funkcjonalności, no ale fajny bajer. Jeszcze dopowiem, że efekt 3D generowany jest przez dodatkowy ekran na górze, który rzuca obraz na tą dodatkową szybkę.
Jeśli chodzi o możliwości personalizacji zestawu wskaźników, to opiera się ona o kompozycje przygotowane przez producenta, zawierające różne zestawy danych. Można sobie też ustawić tryby indywidualne, ale tam dostrajać można tylko to, co będzie się wyświetlało z prawej strony, korzystając z ekranu środkowego. Brakuje mi przy obecności fabrycznej nawigacji możliwości wyświetlenia mapy. Poza tym wszystkie najważniejsze informacje są i dostęp do nich jest prosty. System inforozrywki w odświeżonym 2008 ma z kolei najnowsze oprogramowanie stosowane w Peugeotach i w jego przypadku też można dostrajać zawartość, ale już zdecydowanie w większym stopniu, ponieważ mamy kilka ekranów, gdzie można sobie dowolnie umieszczać różne interaktywne widgety albo skróty. Jest tego naprawdę dużo, więc każdy tutaj znajdzie układ odpowiedni dla siebie i później w konsekwencji nie trzeba za bardzo tych ekranów domowych opuszczać, aby obsługiwać najważniejsze rzeczy związane z działaniem samochodu. Wszystko działa tutaj szybko. Interfejs jest przejrzyście zaprojektowany w większości miejsc, ponieważ ustawienia mogłyby być moim zdaniem trochę lepiej pomyślane pod kątem doboru kategorii, tak jak jest to wszystko prezentowane, no ale nie ma z tym dramatu, a jest zdecydowanie lepiej niż przed liftingiem. Jest to zupełnie inny świat względem tego przestarzałego systemu, który był wcześniej. Szkoda za to, że nic nie zmieniło się w ilości fizycznych elementów sterujących klimatyzacją. Mamy kilka przełączników do odparowywania szyb czy zmiany obiegu powietrza. Swoją drogą fajnie się one prezentują, w takim lotniczym stylu są trochę utrzymane. No ale wciąż, aby dostroić siłę nawiewu, temperaturę czy też kierunek tego nawiewu, trzeba wchodzić do menu ekranowego. Teraz jest to wygodniejsze ze względu na to, że te widgety są bardziej interaktywne, no ale wciąż coś fizycznego byłoby lepszego. Też lepszy byłby inny przycisk powrotu do menu głównego, ponieważ teraz się wejdzie w jakieś podmenu głębiej, to trzeba tutaj nacisnąć, aby powrócić do domu, powiedzmy. To jest bardzo mało wygodne, ten przycisk jest daleko od ekranu, jeszcze jest dotykowy i aż się prosi, aby coś tutaj umieścić, ponieważ zmuszanie do celowania tam na dole nie jest dobrym pomysłem. Do zasilania różnych urządzeń z przodu oddelegowane zostały dwa porty USB-C, mamy też złącze 12V, a w wersji GT indukcyjną matę. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, tym razem jedno w standardzie C, a drugie w A. Fajnie, że jedno w tym starszym jeszcze się awaryjnie tutaj znalazło. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego to Peugeotowa klasyka, co oznacza, że mamy tutaj bardzo taką solidną konstrukcję, może trochę za grubą, ale i tak nie przeszkadzającą specjalnie w kieszeni, wykonaną z dobrej jakości tworzywa. Wraz z liftingiem Peugeot nie mieszał przesadnie w wersjach wyposażeniowych 2008. Jedyną zmianą jest usunięcie pomostu pomiędzy środkowym Allure i topowym GT w postaci odmiany Allure Pack. Teraz ona zniknęła, a takie dodatki jak kamera cofania czy zegary 3D przeszły z niej do najbogatszej wersji. Na dole cennika pozostało Active, które zawiera podstawowe wyposażenie, to znaczy takie, z którym w małym crossoverze da się bez problemów jeździć, jak światła LED, czujniki parkowania z tyłu, automatyczna klimatyzacja jednostrefowa, czy prezentowany większy ekran z integracją ze smartfonami, ale jednak warto jest moim zdaniem dopłacić 6800 zł do Allure. Wtedy dostaje się w pełni elektroniczne zegary, które pokazywałem, zamiast skromnego ekraniku 3,5 cala. Środkowy wyświetlacz ma też 10 cali, ale wyższą rozdzielczość. Dochodzą czujniki parkowania z przodu, samościemniające się lusterko, większe felgi, elektroniczny hamulec postojowy. No, generalnie wciąż nie można mówić o przepychu, ale wyposażenie jest bardziej satysfakcjonujące. Testowane GT wprowadza lepsze światło LED w soczewkach, dostęp bezkluczykowy, kamerę cofania czy bezprzewodową ładowarkę do telefonów i w jego przypadku ilość dodatków jak na takie małe auto jest naprawdę ok, ale wciąż nie powala jak na model w okolicach już 140 tysięcy złotych. A też wciąż można trochę rzeczy do 2008 dokupić, jak fabryczną nawigację, adaptacyjny tempomat czy asystenta zjazdu ze wzniesienia. Egzemplarz testowy doposażony mocno, ale nie maksymalnie, bo brakowało w nim szklanego dachu czy alkantary na fotelach, kosztował około 151 tysięcy złotych. Jest to zatem pokaźna kwota, a też wraz z liftingiem zaszła jeszcze jedna zmiana w palecie silników. Konkretnie wypadł wariant benzyny 130 koni z manualem, co oznacza, że obecnie chcąc mieć trochę większą moc, trzeba dopłacić też powiedzmy z automatu do automatu, bo manualna przekładnia występuje wyłącznie w najsłabszym, 100-konnym wariancie,
Ciekawą zapewne alternatywą dla silnika z testówki jest hybryda 136 koni, egzemplarz z nią pod maską, a także w najrozsądniejszej moim zdaniem odmianie Allure można mieć za około 142 tysiące złotych płacąc od razu, albo za 1564 zł netto lub 1926 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym. I taką propozycję przygotował partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy, a widzowie kanału wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free mogą liczyć też na darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty i kod do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Testowany silnik 1.2 PureTech w 2008 konkurować ma obecnie najbardziej z nową, hybrydową jednostką generującą 136 koni mechanicznych. Z hybrydą jeszcze nie miałem styczności, dlatego porównań nie będzie, a skupię się po prostu na ocenie 1.2 PureTech 130 koni mechanicznych. Silnik ten jest trzycylindrowy i podczas jazdy jego charakterystyka pracy jest dosyć warkocząca jak na współczesne standardy. Nie jest to moim zdaniem wada, bo dźwięk jest na tyle dyskretny, że nie zwracałem na niego uwagi, no i też nie jest jakiś nieprzyjemny, ale fakt zostaje, że 1.2 PureTech ma w sobie więcej stylu pracy starszych, tych właśnie warkoczących trzycylindrowców, i warto brać to pod uwagę, bo każdy ma na to różną wrażliwość. Pod kątem dynamiki testowany model tak przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi 130-konnej 2008 nie są sportowe, nie ma co liczyć tutaj na jakieś ostre reakcje, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, ale jak na takiego małego crossovera, moc jest moim zdaniem wystarczająca, aby przyjemnie podróżować i mnie jeździło się z tym silnikiem bezproblemowo, przy czym uważam, że wariant mający 100 koni mechanicznych może być już za słaby w trasy, dlatego myśląc o częstszym wyjeżdżaniu testowanym Peugeotem z miasta, warto jest dopłacić do 130 koni i tym bardziej szkoda, że producent usunął opcję zestawienia tej mocy z manualem. Ośmiobiegowy automat na szczęście sprawdza się w testowanym modelu, bo jest on dobrze dopasowany do charakterystyki silnika 1.2 PureTech. To znaczy, benzyna przy trochę wyższych prędkościach lepiej radzi sobie od około 1800 obrotów na minutę, bo poniżej tej wartości i wpada w wibracje podczas przyspieszania, no i też nie chce za bardzo przyspieszać, dlatego skrzynia stara się nie schodzić poniżej tego pułapu obrotowego, a też łatwo można wciskając gaz spowodować redukcję do chociaż 2000 na zwykłych drogach albo 2500 obrotów na drogach szybkiego ruchu, więc nie miałem tutaj wrażenia, że przekładnia niszczy dynamikę silnika. Skrzynia pracuje też płynniej i szybko, więc wypada ok. Testowany układ napędowy w Warszawie przekładał się na średnie spalanie wynoszące 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5-5,5 litra, na ekspresówkach samochód potrzebował 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych lekko ponad 7,5 litra. Układ kierowniczy 2008 najwięcej pozytywów dostarcza podczas jazdy miejskiej, ponieważ mamy tutaj wyraźną siłę wspomagania, a także całkiem żwawe reakcje kół na ruchy kierownicy. Dodając do tego iCockpit i fakt, że tą malutką kierownicą po prostu przyjemnie się obraca, to manewrowanie tym samochodem gdzieś na parkingach jest fajne i też łatwe ze względu na fakt, że testowany model ma 430 cm długości i 181 cm szerokości, zatem jego gabaryty ułatwiają sprawę, chociaż promień skrętu jakiś spektakularny tutaj nie jest, ale nie jest też źle. Podobnie sytuacja wygląda z widocznością, bo na dworze ma z grubsza kwadratowy kształt, bez na przykład jakoś mocno opadającej maski, więc nie ma problemów z wyczuciem jego krańców, chociaż przyznam, że tylna szyba jak na takie auto jest dosyć wysoko poprowadzona. Peugeot 2008 doczekał się wraz z liftingiem nowych kamer, które oferują aktualnie znacznie lepszą jakość niż wcześniej. Kiedyś obraz był rozmazany, a teraz mamy dobrą ostrość, żywe kolory i jest naprawdę ok. Trochę szkoda tylko, że samochód nie oferuje prawdziwego systemu 360 stopni z bocznymi kamerami, a jedynie kamery przód-tył, a obszar po bokach jest generowany na podstawie ruchu pojazdu i tego, co zarejestruje kamera z przodu lub z tyłu, no ale wciąż podczas na przykład wjeżdżania pomiędzy linie na parkingu się to przydaje.
Przy wyższych prędkościach układ kierowniczy trochę się utwardza, ale nie jakoś bardzo i aby samochód prowadził się przewidywalnie, dochodzi wyraźniejsze wygładzenie reakcji. Sprawia to, że testowany Peugeot nie skłania do dynamicznej jazdy, a bardziej do płynnego pokonywania kolejnych kilometrów bez większego zaangażowania i po prostu dojechania do punktu docelowego, przy zachowaniu, przyznam, sporego komfortu, bo zawieszenie w 2008 co należy do tych większych, przez co auto trochę buja się na zakrętach, ale też nie dobija na nierównościach i jest naprawdę wygodne. To wszystko sprawia, że testowanego Peugeota ze 130-konnym silnikiem spokojnie można moim zdaniem traktować jako model uniwersalny, który poradzi sobie nie tylko w mieście, ale i w trasie. Dla wersji GT 2008 zarezerwowano nastrojowe oświetlenie wnętrza. LED-owe paski na drzwiach czy desce rozdzielczej mogą przybierać różne kolory, jest 8 barw do wyboru, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały już na bardziej neutralny kolor biały. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków, a ta biel gwarantuje też odpowiednią czytelność. Świetlne ślady po pazurach po zmroku prezentują się równie efektownie jak za dnia, nie są one jednak połączone z kierunkowskazami, które znalazły się powyżej wraz ze światłami głównymi. Wszędzie na froncie mamy LEDy. Tak samo jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu światła pozycyjne zyskały bardziej poziomy wzór, oparte o cieńsze paski niż wcześniej z lekkim efektem 3D. Te zmiany oceniam z grubsza neutralnie, może trochę na plus, ale ze względu na przód 2008 wygląda obecnie po zmroku moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż wcześniej i jak na takiego małego crossovera naprawdę ciekawie. Lepsze światła w 2008 nazwane zostały Full LED, ale tak jak przed liftingiem, nie oferują one matrycowego wycinania fragmentów wiązki, a ich adaptacyjność polega na dostosowywaniu wysokości snopu światła do warunków, np. prędkości. Diody umieszczone zostały w soczewkach, co skutkuje bardzo dobrą precyzją poziomą. Dostajemy tutaj także dużą moc, więc chociaż w 2024 roku można już trochę kręcić nosem, że testowany model nie oferuje Matrix LEDów, ale ogólnie światła w nim trzymają wysoki poziom. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki, niezbyt duży, ale jednak bezpieczny zapas. Podobnie sytuacja wygląda z marginesem nad głową. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w wyraźnym stopniu wystający. A tylna kanapa nie została tutaj wyposażona w rozkładany podłokietnik. Testowany model ma bagażnik o pojemności 434 litrów, niezbyt wysokim progu załadunkowym, sporym otworze, chociaż na szerokość niepowalającym, a także z regularnymi kształtami. Po bokach w kufrze mamy jedynie kieszenie w nadkolach. Występuje także podwójna podłoga. Po uniesieniu jej mamy dodatkową przestrzeń, a pod tą właściwą jest zestaw naprawczy z miejscem na dojazdowe koło zapasowe. Składając drugi rząd siedzeń i załadowując samochód po linie dachu, można uzyskać maksymalne 1467 litrów pojemności przy półce bagażnika w wyższym położeniu, też płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Peugeot 2008 dostał rozsądny lifting, taki jaki powinien, to znaczy zgodnie z tym, co powiedziałem na wstępie, nic tutaj nie zepsuto, a auto stało się ładniejsze i trochę nowocześniejsze pod kątem technologii. Dostajemy zatem w przypadku testowanego Peugeota crossovera, który sprawdza się zarówno w mieście, jak i w trasie, na świetny dodatek w postaci iCockpit, na drugim biegunie wciąż ergonomia mogłaby być lepsza, ale całościowo zrobił on na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Szkoda tylko, że producent wraz z odświeżeniem nie dodał trochę więcej wyposażenia standardowego do poszczególnych poziomów, co pozwoliłoby zbić trochę cenę, która teraz do najniższych nie należy, jeśli chce się mieć lepiej doposażony egzemplarz. I to wszystko, co przygotowałem o 2008. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!